Jacek Jaworek ukrywał się przed policją ponad trzy lata tuż pod nosem policji. Niedawno media obiegła informacja, że policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu, na którym widać, jak ktoś podwozi mężczyznę w okolice miejsca, gdzie przypadkowy przechodzień natknął się na jego zwłoki. Teraz w tej sprawie wypowiedziała się prokuratura. Według ustaleń służb Jacek Jaworek w nocy 10 lipca 2021 roku w Borowcach Bratową i 17, letniego bratanka. 13, letniemu drugiemu z synów małżeństwa udało się uciec, po zbrodni mężczyzna zniknął. Jego ciało odnaleziono trzy lata później, pod koniec lipca bieżącego roku w Dąbrowie Zielonej. Kilka kilometrów od borowców, gdzie ponad trzy lata temu doszło do tragicznej zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że Jaworek kilka dni po rocznicy tych wydarzeń postanowił odebrać sobie życie. Jego ciało z raną postrzałową głowy media obiegły niedawno nowe doniesienia na temat śmierci Jacka Jaworka. W przestrzeni publicznej zaczęto mówić o tym, że istnieje nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak ktoś podwozi przestępcę w pobliże miejsca gdzie później odnaleziono jego zwłoki, głos w sprawie zabrała, nie ma żadnego wątku samochodu. Nagranie, na którym widać, jak ktoś podwozi Jacka jaworka, nie istnieje, w zgromadzonym materiale nie ma takiego nagrania. Jeśli na jakimś nagraniu jest auto, to nie ma to związku z tym zdarzeniem, powiedział w rozmowie z wp.pl. Prok Piotr Wrublewski. Prokuratura posiada jednak nagranie, na którym widać nie widać na nim. Skąd wychodzi? To jest nagranie z czasu tuż przed jego śmiercią. Na jego podstawie udało się wytypować kilka nieruchomości, z których mógł on swoją wędrówkę zacząć, dodał prokurator. Zobacz. Tragedia podczas wymiany dachu. Nie żyje mężczyzna. Na ratunek było już za późno w środę. 7 sierpnia policja przeprowadziła przeszukanie kilku nieruchomości które mogły służyć Jaworkowi jako kryjówki. Już następnego dnia Polsat nie podał nieoficjalnie, że policja zatrzymała kobietę, która mogła pomagać mu w ukrywaniu się. Mężczyzna miał przez długi okres czasu ukrywać się tuż obok miejsca popełnienia zbrodni oraz odnalezienia jego zwłok. W jednej z przeszukanych nieruchomości znaleziono dowody świadczące o obecności 55, latka. Właścicielka nieruchomości, 74, letnia kobieta, została zatrzymana i doprowadzona do era grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.